Tried so hard and got so far. Ale to takie... No, siedzi. Siedzi, o? No patrz, kurwa, jaki szybcy. Kurwa. Dopiero co mnie wywiózł. Dopiero co wywiozłem, kamerę ustawiłem. Ładnie. Ja na Bukowcu. Ogień, nie? Bukowiec mnie lubi. Na Bukowcu jest ogień. Ale w ogóle pełnia... Ale on już brał ile? 5 minut temu, nie? Tak, faktycznie. I to na bałwanka. 20 i 15. No, jaki mówisz, 15? 20 i 15. Także mamy pierwsze branie po 5 minutach od wywózki. Kar. Karp. Mały? Mały. Ile kilo? 5. 5? Nie, no tak na oko. Mały, ale bardzo ładny. Pełno łuski, nie? Golasek. Ale piękny. Pięknie ubarwiony. No proszę. A jest, po ilu minutach? Po 5. Prawa była ostatnia wywieziona, tak? Ze środkowej, nie, nie. Z 1,5 metra głębokości. No, płyciutko. Także. Rewelacja. Gratulacje. Zaczynamy zabawę. Dziękuję. No po 5 minutach. To jest kasa, no ja.
bałwanek 20 i 15, także spora przynęta. A wziął taki fajny maluszek, już go wam pokazuję. I 5 minut do wywózki, tak się łapie. Pierwszy karpik w tym roku z Bukowca. Waga nieistotna, liczy się pierwsze branie, pierwsza ryba. Mega zadowolony. Wędki dosłownie 5 minut w wodzie. Pierwsze branie po 5 minutach. Ze środkowej wędki bałwanek, największa przynęta, jaką założyłem. No i jest taki piękny. Wypuszczamy i lecimy po kolejne. Może być fajna zasiadka. Witam wszystkich o poranku, o pięknym poranku. Przywitał nas piękny karp, piękne słoneczko, piękna pogoda. Po wczorajszej ulewie popołudniowej i nocnej mamy pięknego karpika na macie. Sami zobaczcie. Zobaczcie, jaka piękność. Ten pierwszy mały, który wczoraj złowiłem, był również piękny, ale ten jest przepiękny. Malutki, ale te łuski, te ułuszczenie wszystko wynagradza. Oj. Warto go pokazać z drugiej strony. Bo tutaj wygląda jeszcze ciekawiej. No coś pięknego. Uwielbiam takie karpie. Po takiego kiedyś przyjadę na wygonin. Ale będzie miał już 15 plus, może 20. Takie moje marzenie. Na razie cieszę się tutaj chwilą i tymi pięknymi karpikami, które udaje mi się złowić w tą zimną wodę, tak? Także szybka fotka i wypuszczam tego malca. Niech rośnie, będzie większy, będzie jeszcze piękniejszy. Chociaż i tak już jest coś pięknego. Nie wiem, czy może być piękniejszy poranek w kwietniu. Dwie ryby na macie w ciągu jednej chwili. Mamy drugiego. No jest zły, świeży, chociaż dał troszkę popalić tutaj przy brzegu. Brania są takie ospałe. Ryba, można powiedzieć, że też jest ospała podczas holu. Dopiero przy brzegu coś tam się budzi. No ten przy brzegu tutaj pod pomost mi wchodził w gałęzie. Także próbował walczyć. Ręka troszkę boli. Zobaczcie. Jest troszkę większy. Równie piękny. Taki oto kolejny z Bukowca. Z tego pięknego miejsca. Piękna ryba. Jestem już mega szczęśliwy. A została przede mną jeszcze równa doba. Także może jeszcze coś fajnego wpadnie. Pogoda dzisiaj ma być słoneczna. Może te karpie bardziej wyjdą na żer. No ale zobaczymy. Na razie cieszymy się chwilą. Cieszymy się już trzema karpiami na macie. Tylko jedna wędka na razie nie pracuje. Dwie ryby z bałwanka. Jedna ryba z pojedynczej przynęty. Także jest dobrze. Nie ma co zakładać małych przynęt. Duże przynęty, bałwanki, kulki dwudziestki. I ryby biorą, pobierają pokarm. Także mega zadowolony. Z drugiej strony pokażę. Wypuszczamy i czekamy na kolejne piękności.
Słuchajcie, dziwna akcja. Mamy godzinę 14, chciałem przewieźć wędki. Ściągam. Mówię, coś ciężko idzie. Czuję bicia, bo myślałem, że to zaczep. No i nie uwierzycie, ale jest ryba. I to ryba dosyć mocno bije. Ucieka mi w prawo. No tam chyba jest karp. Dosyć walczy. W porównaniu do tych trzech poprzednich. No, ryba idzie opornie. No nie chcę za dużo mówić. Są dwie lub trzy opcje. Ryba jest duża. Ryba jest zahaczona za płetwę lub za grzbiet lub za coś innego. No albo ryba idzie z jakimś zielskiem albo kawałkiem kija. Naprawdę taki tępy opór. No chyba jest zahaczona grzbiet, tak jak mówiłem. Czyli dobrze czułem, już to widzę z daleka. Podczas zwijania udało mi się zahaczyć karpia. O, idzie z gałęzią jeszcze jakąś. Tak, za grzbiet jest zahaczony. Rzuca się pod ponton. O! Moi drodzy, to jest mega wielki szczupak. O rany. Zobaczcie na to. Jaka bestia. Zobaczcie na to. Jest mega wielki szczupak. Spójrzcie. Bestia. Dobra, wyciągamy go. No takie rzeczy to jeszcze się nie działy. Myślałem, że to będzie naprawdę karp za grzbiet. Dobrze czułem. A to jest mega duży szczupak. Kulka na grzbiecie. Ja pierdzielę, ale bestia. Wyciągamy go. Trochę odetchnie, bo się zmęczył. Śmieszna sytuacja. Chłopacy tam kilka godzin, młode chłopaki próbowali złowić szczupaka. Złowili jednego, takiego malutkiego. Śmiałem się, gadałem z nimi. Widzę, jak tu szczupak chodzi. Ewidentnie. No ale tutaj co się wydarzyło podczas zwijania tego zestawu? Masakra. No, szczupak jest piękny. Piękny. Już go wam pokazuję, bo się męczy, szczupak szybciej się męczy, szybciej potrzebuje trafić do wody, także pokazujemy. Ale jest ogromny. Jest ogromny, spójrzcie. No bestia niesamowita. Na kulkę, buchnął w tą kulkę, jeszcze nie trafił. Wypuszczam go. Niech wraca do siebie, do swojego królestwa. I goni te maluchy tutaj, co pływają, a nie kuleczki. O, piękne.
proszę. Opowiem wam krótko, na jakie zestawy łowię, jak nęcę, jak do tego podchodzę na tej zasiadce. Także wybrałem na tą zasiadkę przypon Slip Dirig, miękka plecionka w otulinie, końcówka zdjęta. Tutaj mamy akurat kuleczkę zbalansowaną 20 mm. No i to przyniosło już jedną rybę. Na drugiej wędce mamy ten sam przypon, tylko że kulka tonąca 20, podpięta pop-upem 15. Są to kulki zmiksowane, czyli słodkie ze śmierdzącym. Na trzeciej wędce mam to samo co na pierwszej. Do tego zakładam taką malutką PV-kę, 4 kulki pokruszone, 2 całe. No i dosłownie na zestaw lecą takie kuleczki, 5 kulek i nic więcej. To przynosi efekty. Została ostatnia doba przede mną, ostatnia wywózka tego dnia. No i zobaczymy, czy jeszcze coś uda się dołowić. No i dobrze, jesteśmy na miejscu. Pod nami maksimum 1,5 metra wody. O. Cyk. O i zestaw ładnie leży. Bąbelki wyszły, widzę, gdzie PV-ka upadła. 4 kuleczki. Raz, 2, 3, 4. Jeszcze jedna. 5. I to wszystko. Zestaw leży. Powinien przynieść ładną rybkę. Wracamy. Powoli dopływamy. Z tego miejsca były już 2 ryby na taki zestaw. Bałwanek 20, pop-up 15. Słodko śmierdząco. Głębokości tutaj podobne, nie więcej jak 1,5 metra. Taktyka ta sama. Bąbelki wypływają. Tutaj 5 kuleczek, raz, 2, 3, 4, 5 i to wszystko. Powoli się oddalamy. No i pełna rura do wędek. Przyjemne z pożytecznym. Już 9 lat bez silnika. Na wiosełkach, na mniejszych, na większych wodach. Przyjemne z pożytecznym. Troszkę ruchu.
Czyż ta miejscówka nie wygląda przepięknie? Teraz mamy kwiecień, jest szaro-buro, ale za miesiąc, jak to wszystko ładnie zarośnie, uwierzcie mi, tutaj będzie poezja. A jak dobrze pójdzie, jak dobrze się uda, za miesiąc będę tutaj ponownie na trochę dłużej. Siemanko, o poranku, druga noc za mną, wpadły dwie rybki, tutaj pierwsza z nich, branie o drugiej w nocy, środkowa wędka, bałwanek, już trzy ryby dała, ja już powoli się pakuję, mamy godzinę 10:00, piękna ryba, brania delikatne, walka dopiero przy pomoście. Także ryby jeszcze ospałe, ale pobierają. Ja jestem mega zadowolony. Druga ciut większa czeka w worku. Piękne, piękne rybki z pięknego miejsca, o pięknej porze. Ptaszki ćwierkają od samego rana, pięknie. Czego chcieć więcej? Piąty karpik tej zasiadki, drugi tej nocy. Branie o 5:00 rano. Z wędki, która jeszcze nie przyniosła żadnego brania, czyli z prawej wędki. No i co? 5 karpi przez 2 doby. Myślę, że to jest świetny wynik. Jeszcze kilka godzin tutaj będę, bo miało być słoneczko, a słońca nie ma. Straszna mgła w nocy, mrzawka. No i co, mega szczęśliwy, 5 karpi w kwietniu przy takiej pogodzie, mega wynik, mega szczęśliwy, można wracać do domu naładowanym i planować kolejne zasiadki. Pokażę z drugiej strony, ma takie mikro łuski, piękne. Piękne ryby, nie są to duże okazy. Ale jak wiecie, dla mnie to się nie liczy. Liczy się karp na macie, wypracowane branie. I tak to wygląda. Wypuszczamy. Moja dwudobowa zasiadka dobiegła końca. Udało się złowić 5 karpi, także jestem mega zadowolony. Mamy początek kwietnia. Pogoda jeszcze jest jaka jest, woda miała 7 stopni, także jestem mega zadowolony, super rozpoczęcie sezonu. Jeżeli chcielibyście jeszcze zobaczyć wideo z tej wody, to mam troszkę dni w maju do wykorzystania. Mogę tutaj przyjechać, usiąść troszkę na dłużej i spróbować złowić tych większych mieszkańców, którzy tutaj na pewno pływają. Ja Wam dziękuję, że oglądaliście, pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego. Siemanko.